Nie no, skończcie, nie błagam. I przejdźmy teraz do tych róży, które są trochę absurdalne. Nie wiem, od kiedy marka Ingrid stała się marką Chanel, że się tak ceni? Nie pamiętam tego momentu. Hej kochani, witajcie z tej strony Adrianna. Bardzo się cieszę, że znowu razem siedzimy tutaj, rozmawiamy i że mogę dla was nagrać film. Słuchajcie, ostatnio byłam w Rossmanie i pierwsze co zauważyłam, jak przeszłam przez drzwi, to to, że pojawiła się nowa wystawka kosmetyków od kolejnego youtubera. Tym razem są to kosmetyki od Lexi, więc oczywiście pierwsze co zrobiłam, to weszłam na Instagrama i zadałam wam pytanie, czy chcecie test tych kosmetyków na kanale. Powiedzieliście, że tak, owszem, chcecie, więc kupiłam wszystkie kosmetyki, które były u mnie dostępne w Rossmanie, żeby je przetestować, żebyście wy nie musieli, żebyście nie musieli wydawać pieniędzy, żebyście wiedzieli, które kosmetyki są dobre, które są niedobre, które warto kupić, których nie warto kupić, może żadnego z nich nie warto kupić. Nie wiem, przetestujemy, powiem wam. I od razu muszę coś powiedzieć, dlatego że może być trochę burza w komentarzach, tak więc wolę się zabezpieczyć. Kochani, ja testując te kosmetyki, oceniam kosmetyki, a nie youtubera. Będę mówiła szczerze, jeżeli coś mi się nie spodoba, to to powiem. Jeżeli mi się spodoba, to też to powiem, dlatego że chcę być przed wami szczera. Więc jeżeli pojawi się jakaś krytyka, to wyłącznie krytyka kosmetyków, a nie krytyka danego twórcy. To jakby nie obchodzi mnie, obchodzą mnie kosmetyki. Ale wolałam to powiedzieć, żebyśmy wszyscy żyli w pokoju. Już kilka rzeczy mnie w tych kosmetykach denerwuje, więc wolałam się zabezpieczyć. Ale okej, nie przedłużam, bo jestem bardzo ciekawa tych produktów. Jeżeli film wam się spodoba, wiecie co macie robić, to stawcie kciuka w górę, bo to dla was naprawdę sekunda, a dla mnie wielka motywacja i ogromna pomoc mojemu kanałowi, a także kliknijcie subskrybuj. Dzięki temu, wiecie, nie pominiecie żadnego filmiku, będziecie sobie tak razem ze mną żyli. Czemu nie? Czemu wiecie, nie możemy się przyjaźnić na YouTubie, więc kliknijcie subskrybuj, a ja już nie przedłużam i ruszamy. Dobra, wreszcie będę mogła to z siebie wyrzucić. Słuchajcie, poszłam kupić te kosmetyki, wzięłam wszystkie, które były u mnie, poszłam do kasy, spodziewałam się, że nie zapłacę aż tak dużo, no bo to jednak są kosmetyki marki Ingrid, a jak pani mi powiedziała cenę, to miałam takie ojej, nie spodziewałam się. Bo te kosmetyki są bardzo drogie. I przed chwilą siedziałam w internecie, patrzyłam reakcje ludzi na TikToku na właśnie te kosmetyki i wiele osób właśnie narzeka na cenę, bo cena jest szokująca. Choć kosmetyki były od razu na promocji, od razu były ceny promocyjne, ale ja cen promocyjnych wam nie będę podawać, będę podawała takie, jakie były na metce. Bo nie wiem, raz promocja będzie, raz jej nie będzie. Więc podam te, które były na metce, a później ile wyszło po rabacie. Ale dobra, przyjrzyjmy sobie, co tutaj w tej kolekcji mamy. Mamy gadżet, mamy takie silikonowe spinki z napisem Lexi. Cena tych spinek to 23 zł, co daje 5 zł 75 groszy za jedną spinkę i to jest trochę dużo jak na zwykłą spinkę. No te spinki nie są zbyt dobrze wykonane, to jest po prostu metal i silikon i napis Lexi. Nie mamy tutaj żadnego brokatu, nie mamy nic tutaj interesującego, po prostu metal i silikon, okej. Okay. Ale to, te ceny i tak tych spinek nie są najgorsze, uwierzcie mi, jest gorzej. Natomiast sam gadżet w sobie jest ciekawy, ja często też potrzebuję spinek, żeby spiąć włosy przed malowaniem się, a denerwuje mnie, że spinki mi po prostu te włosy odgniatają, więc zobaczymy jak będzie tutaj, czy ta spinka od Lexi będzie mniej te włosy odgniatać, nie wiem. I przechodzimy do po prostu dla mnie cenowego szoku, dlatego że będziemy teraz mówili o paletce. Muszę wam to pokazać. Paletka ma 6 cieni, kolory cieni są interesujące. I jak myślicie, jaka jest cena tej paletki z 6 cieniami, prawda? No, no nie, 50 zł, 60 zł, to i tak nie jest mało, prawda? Coś takiego, tak? Nie. Cena tej paletki to, słuchajcie, 100 zł za 6 cieni z Ingrid! Czy my się rozumiemy? Wiecie ile to jest za jeden cień? To jest za jeden cień 16 zł. To już jest cena paletek jak z Sephory, bo okej, Sephora ma paletki za 200-300 zł, ale tam chociaż mamy, nie wiem, 20 cieni. Tutaj to jest 100 zł za 6 cieni z Ingrid. Nie wiem, od kiedy marka Ingrid stała się marką Chanel, że się tak ceni? Nie pamiętam tego momentu. Jakby nie pamiętam tego przejścia, ale okej. Okay. Dobra, mówiłam wam, że będę tutaj się denerwować, ale to ta cena to jest szok. Ale może cienie będą fantastyczne, nie wiem, zobaczymy. Kolejny produkt jest to bronzer. Bronzer kremowy i jego cena to 60 zł. Okej. Okay.
Dwa rozświetlacze i tutaj też 60 zł za każdy. Nie powiem, ten strawberry pie, ma interesujący kolor, tego jestem ciekawa. Kremowy róż w tubce jak od Błyszczyka, cena każdego 43 zł. No cenią się. Czarny eyeliner 30 zł. I błyszczyki, cena każdego błyszczyka to 38 zł. I ostatni produkt, który tutaj mamy, to żelowa bezbarwna odżywka do rzęs za 37 zł. Gdybym kupiła te wszystkie kosmetyki bez promocji, zapłaciłabym 510 zł, a zaraz Wam powiem, ile mi wyszło z promocją. Po promocji wyszło 374 zł, co daje 136 zł mniej, czyli praktycznie paletka i eyeliner w gratisie. Chociaż tyle. I dobra, przechodzimy do testu. Jak widzieliście, nie było żadnych produktów do twarzy, podkładu, pudru, więc teraz to idę nałożyć i przechodzę do Was już z nałożoną bazą. Okej, nałożyłam podkład, korektor i trochę pudru, ale jedynie pod oczami, na brodę, troszkę na czoło, bo wiadomo, w tej kolekcji jest dużo kosmetyków mokrych, kremowych. Jak nałożylibyśmy je na puder, no to mogłoby wyjść ciastko, nie z winy tych produktów. Mogę się trochę przez to świecić, ale to już wiecie dlaczego. Mam także przypięte te spinki. Zobaczymy, czy rzeczywiście włosy się nie odgniotą. Powiem Wam szczerze, że wątpię, bo co prawda połowa tej spinki jest zakryta przez lateks, ale druga połowa nie. Ta część nadal będzie włosy mocno ugniatać. No ale zobaczymy, jak się okaże, że będą odgniecione, no to będzie trochę przypał. Ale okej, testujemy. Pierwszy produkt, który chciałabym przetestować, jest to bronzer. Bronzer wygląda w ten sposób. Jest to bronzer kremowy. Jeżeli chodzi o kolor, to mi się bardzo podoba. Kolor jest ładny i także co muszę powiedzieć, to, że te opakowania wydają się dość porządne. To jest naprawdę ciężki, porządny plastik. Tutaj mamy jeszcze gumę i podoba mi się także to, że są lusterka. To jest zawsze mega wygoda i tak wygląda bronzer nałożony na palec. I okej, wykonturujmy sobie tę twarz. Powiem Wam, że lubię bronzery kremowe, ale rzadko ich używam, bo po prostu mi się nie chce. Dużo szybciej jest mi nałożyć taki w pudrze, w kamieniu. Nie boję się, że zrobię sobie nim jakieś ciapki i zrujnuję cały makijaż. Ale jak na razie ten bronzer nakłada mi się całkiem przyjemnie. Ciekawe, jak to wygląda w kamerze. Chyba wygląda dobrze. O, króliczkę Wam puszczę. W ogóle coś robią z drogą, kroją kostkę, więc mam nadzieję, że tego nie słychać, bo ja to słyszę i doprowadza mnie do szału. Bardzo podoba mi się kolor tego bronzera. Jest taki chłodny, ale jednocześnie nie za chłodny. Wiecie, nie mamy takiej przez niego szarej twarzy, więc odcień na pewno na plus. No powiem Wam, że bronzer chyba mi się spodoba. Bronzer to bardzo mi się podoba, łatwo się go nałożyło, ma ładny kolor, nie robi plam. Będę go używała na pewno w takich makijażach na co dzień, gdzie nie nakładam podkładu, po prostu nakładam trochę bronzera, różu, tuszuję rzęsy, robię brwi i to tyle. I do tego na pewno sprawdzi mi się super, tak więc na razie bronzer oceniam na plus. Kciuka. I przejdźmy teraz do tych róży, które są trochę absurdalne, bo mamy tutaj dwa róże, cena każdego z nich to 43 zł. I to są malutkie róże, to są róże w opakowaniach, które przypominają opakowanie błyszczyka. Nie wiem, dobra, wybierzmy sobie kolor, już na cenę narzekałam. A, zobaczcie, odpakowałam go i tak, on nawet ma dzióbek, jak... Ach, złoto... Ma nawet dzióbek jak od opakowania od błyszczyka. Oni nawet nie udają. Jakby to jest takie... Oh, to jest takie w oczy. Dobra, tutaj mamy ten odcień pomarańczowy. Tutaj jest bardzo ładny. A tutaj ten bardziej wpadający w róż, który wybrać. Wiecie co, paletka bardziej wpada w róż. To wezmę może ten bardziej wpadający w róż niż w pomarańcz. No ale ten róż na ręku jest intensywny. Aż się go trochę boję nałożyć. Dobra, nałożyłam tyle na palec i... Wow. Widzicie, jaki on jest intensywny i to jest do tego taki Barbie róż. Co to jest? On jest aż tak bardzo intensywny. Nie no, skończcie, nie, błagam. Nie no, nie mówcie mi, że on jest aż tak intensywny. Jezu, nie. Nie, ja go tak dużo nie nałożyłam. Oh my god. Widzicie, co ja tutaj mam? Widzicie, co ja tutaj mam? Ja będę musiała to zamazać. Poczekajcie, na tą stronę nałożę tak odrobinkę i może wtedy będzie lepiej. No okej, wtedy jest lepiej. Ale on jest tak intensywny, o mój Boże. Jak nałożycie go mniej, to jest plus, prawda? Bo starczy Wam na pewno na dłużej, ale jak nie wiecie i nałożycie tyle co ja, to Wam dosłownie rujnuje makijaż. Naprawdę ociupinka tego produktu wystarcza na to, żeby zrobić różową plamę na twarzy. Ale rozprowadza się dobrze i nie porobił plam, więc to na pewno plus. I to jego napigmentowanie, które na początku mnie niesamowicie zdenerwowało, no będzie plusem, prawda? No bo będziemy zużywali tego produktu po prostu mniej, ale to
co? To muszę iść zamalować, bo no nie mogę kontynuować tego filmu z taką plamą, prawda? To wszystko będzie wyglądało przez to źle, więc to musi zniknąć. Ale jeżeli chodzi o sam róż, to jestem pozytywnie nastawiona, bo jest mocno napigmentowany. Odcień jest ciekawe, to jest taki Barbie róż, taki różowy róż. Pasuje do mojego outfitu dzisiejszego i to jego małe opakowanie teraz nie jest aż tak dużym problemem właśnie przez to, że jest bardzo napigmentowany, więc okej, też fajny produkt. Teraz idę to zakryć. Okej, gitara. Trochę uspokoiłam, poczekajcie, światło. Trochę uspokoiłam ten róż, wydaje mi się, że teraz wygląda lepiej. Chyba zakryłam całkiem nieźle. I przejdźmy sobie teraz do rozświetlaczy. Powiem wam, że tych rozświetlaczy jestem bardzo ciekawa. Tego być może trochę mniej, tutaj mamy po prostu złoty rozświetlacz. Zobaczymy, jak wygląda na palcu. Okej, jest blask, nie odbierzemy mu tego. Tak wygląda odcień złoty. Ale wiecie, złoto już widzieliśmy w rozświetlaczach, natomiast ten rozświetlacz, co? Ten ma bardzo interesujący kolor i przede wszystkim tym chciałabym się pobawić. Pozwólcie mi, że trochę sobie zanurzę w nim palet. Okej. Może być ciekawe na jesień. Na ręku nie wygląda na aż tak szalony, jak wyglądał w opakowaniu. Ale wiecie, to może i dobrze, bo w tak ciemnym, szalonym odcieniu trochę ciężko byłoby wyjść na ulicę. Okej, nałóżmy go. Dobra, i co tu się dzieje? Jak to wygląda? Okej, dobra. Pojawia się złoto, pojawia się lekki odcień różu. Okej. Ten jest bardzo ładny. Jest bardzo ładny, powiem wam tyle. Wygląda to chyba ciekawie. No ten rozświetlacz ma bardzo ciekawy odcień. Zastanawiam mnie tylko, czy ten jego róż nie prześwituje przez niego, czy za bardzo nie barwi skóry. Wy to w tym momencie widzicie dużo lepiej niż ja, bo ja przez lampę nie widzę, ale wydaje mi się, że nie jest źle. Nie, ten rozświetlacz jest bardzo fajny. Podoba mi się. To będzie chyba jeden z moich większych hitów w tym odcinku, bo no jest to coś niezwykłego. Jest to bardzo mocny rozświetlacz i ma bardzo ciekawy kolor. No, nie da się ukryć, rozświetlacz mi się podoba, zresztą mam ochotę go po prostu nakładać, nałożyć na całą twarz, bo jest naprawdę bardzo fajny. Wydaje mi się, że będzie fajny na jesień, bo właśnie w takich odcieniach złota. Okej, no podejrzewam, że to będzie hit tego odcinka. Przejdźmy sobie teraz do naszej cudownej, bardzo drogiej paletki. Pomijając fakt tej ceny, dobra, już się nie będę czepiała, bo już powiedziałam swoje na ten temat. Pomijając to, cienie wyglądają bardzo ładnie i kolory także uważam, że są fajnie przemyślane. Takie fajne na co dzień, ale jednocześnie mamy ten szalony odcień, który jest piękny. To jest jakiś taki rzadko widziany przeze mnie odcień. Nieczęsto widzi się takie odcienie i no, wygląda fajnie. Mega, mega świecący róż z takimi chłodnymi, srebrnymi drobinkami. No to jest spoko. Mamy jeszcze złoto, beż, spokojne brązy, tutaj jeszcze róż, więc odcienie są bardzo ładne. Tego nie można tą paletką odebrać. No, skłamałabym, gdybym powiedziała, że odcienie tej paletki mi się nie podobają. Nałożę sobie teraz beżowy odcień, już widzę, że jest bardzo napigmentowane. To miło z ich strony. No, beż jest na razie super. Nałóżmy teraz ten jasny brąz w załamanie powieki. Na razie bawi mi się tymi cieniami super. Ten jasny brązowy także nakładał się świetnie. Teraz trochę pod spód nałożę ten ciemniejszy brązowy. Znowu was przyspieszę, żeby was nie zanudzać. Wow, ten odcień jest naprawdę piękny. Bardzo, bardzo jesienny. Nałożyłam tutaj ciemniejszy odcień, nałożyłam go także taką cienką kreską pod oczy i myślę, że wykorzystam sobie jeszcze ten złoty cień. Nałożę go tutaj tylko w kącikach oczu, bo bardzo mi się podoba taki lekki makijaż. Wydaje mi się, że wyszedł bardzo ładnie. Chcę też zostawić tę okolicę taką właśnie jasną, rozświetloną, no bo tutaj dojdzie jeszcze kreska, więc nie chcę tutaj dawać tego mocnego odcienia. To już tak ładnie może nie wyglądać, ale jeżeli chodzi o te cienie, to na razie jestem bardzo zadowolona. No, nie ukrywam, no cena tej paletki bez promocji powala. Ale już z promocją jest trochę lepiej, choć nadal to jest dużo, bo to jest chyba 80 zł. Bez promocji 75 zł, czyli no lepiej, ale nadal drogo, jak za 6 cieni, ale tylko mówię, że są niezłe, są naprawdę niezłe. To złoto też bardzo fajne, no cieszę się z tej paletki, nie ukrywam, dlatego, że była droga, więc głupio by było, gdyby się nie sprawdziła, a także bardzo fajne odcienie na jesień, czyli no jestem zadowolona, nie ukrywam, jestem zadowolona. I przechodzimy do mojego, jak wiecie, ulubionego produktu, czyli do eyelinera. Eyeliner chyba w pisaku, tak. Ach, już się boję.
Dobra, Jezu, ja czuję, że ja zniszczę wszystko, próbując zrobić kreskę eyelinera. Wiecie, że ja po prostu ja nie cierpię eyelinera. A jak już eyeliner, to taki, wiecie, cieniusieńki, a ten eyeliner jest dość gruby. Dobra, spróbujmy sobie narysować kreskę. Okej, rysuje się cienka, ale po prostu się boję. Och, nie, wydaje mi się, że wszystko zniszczę. Jak ludzie to robią, że rysują te kreski tak równo? Ja tego nie rozumiem. Skąd wy macie ten talent? O co chodzi? Czemu ja się z nim nie urodziłam? Dobra, będę sobie milimetr po milimetrze próbowała tę kreskę narysować. Wybaczcie, nie mogę gadać, bo jak będę gadała, to nic mi z tego nie wyjdzie, więc teraz dosłownie wyłączam to nagranie, idę do dużego lustra i będę się starała tam narysować. Bo wszystko zepsuję, okej? Wszystko zepsuję. Tak więc trzymajcie kciuki i zobaczymy, jak mi to zaraz wyjdzie. Dobra, wymodliłam jedną kreskę i muszę wam powiedzieć, że jestem zdziwiona, bo wydawało mi się, że ten eyeliner w ogóle nie będzie dokładny. Przez to, jak tak naprawdę grubą on ma tą końcówkę, prawda? Jest dość gruba i dość krótka. A powiem wam, że jestem zdziwiona, bo malowało mi się tym eyelinerem kreskę zaskakującą. Co dobrze i przez to, że ta końcówka jest taka dość krótka, mocna, to miałam wrażenie, że mam trochę więcej kontroli. Czułam się pewniej, więc ej. Nie spodziewałam się. Na początku byłam super źle nastawiona do tych kosmetyków. No sami widzieliście. Ceny wielu z tych kosmetyków nadal utrzymuję, że są absurdalne. No ale jak widzę, że jest dobra jakość, no to przecież to powiem, prawda? No nie mogę kłamać i mówić, nie, jakość też jest beznadziejna. Po prostu, no mówię jak jest. Okej, idę się modlić nad drugą kreską. Może będę trochę nieskromna, ale powiem wam, że ta druga kreska chyba mi wyszła nawet lepiej niż ta pierwsza. No co mogę wam powiedzieć? Kurczę, ten eyeliner jest bardzo dobry i w tym momencie awansował do mojego ulubionego eyelinera. Serio, no bardzo mi się podoba, ale teraz przechodzimy do absurdalnego moim zdaniem produktu. Najnudniejszego w tym całym zestawie i jest to żel do rzęs. Jest to po prostu zwykłe, przeźroczyste serum. No i tutaj nie sprawdzimy oczywiście w 5 minut, czy mi rzęsy nowe od tego urosną, ale nałożę, bo może dzięki niemu na przykład maskara będzie się lepiej nakładała, nie wiem. Może rzęsy będą bardziej pogrubione albo rozdzielone, natomiast wydaje mi się, że nie wiem, jest to dla mnie taki produkt dość nudny. Wolałabym może do tego jakąś właśnie kolorową maskarę, a nie po prostu nudny biały żel. No i powiem szczerze, w to, że on jakoś odżywi moje rzęsy, nie do końca wierzę. Ale za to jest bardzo satysfakcjonujące, jak robi się tak. Takie bąbelki się wtedy robią w środku. W międzyczasie, czekając aż wyschnie, wybiorę sobie jakiś błyszczyk. Powiem wam, że jednak ten róż nie do końca pasuje do tego makijażu, bo wydawało mi się, że te cienie są właśnie takie różowe. A one tak naprawdę mają w sobie bardzo dużo pomarańczowych odcieni. O, wow! Ten złoty jest fenomenalny. O, wow! Myślałam, że to będzie tylko taki błyszczyk, w którym kompletnie nie widać złota. Ha, tu no, jest moc. Ładnie też pachnie. Jakby aromatem waniliowym do ciasta. Tutaj mamy odcień cupcake. Róż z niebieskimi drobinkami. Ciekawy mają ten zapach, ale nie mogę ogarnąć, co to jest, bo raz mi pachnie aromatem waniliowym, a później owocowo, a później gumą do życia. Już mi się miesza wszystko. A tu mamy fiolet. Myślałam, że fiolet będzie z nich wszystkich najbardziej szalony, a szczerze powiedziawszy najmniej go widać. Na ręku wygląda po prostu jak bezbarwny błyszczyk z delikatnymi fioletowymi drobinkami. Więc weźmy może sobie to złoto, no! To złoto wygląda ze wszystkich tych odcieni najbardziej interesująco. Okej, nakładam i mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądało. O, wow! No, widać to złoto. Mam duże nadzieje co do tego błyszczyka, dlatego że fajnie by się sprawdził na jesień. Ej, zobaczcie, on jest mega złoty. To widać. A ten mi za to pachnie karmelem. Dosłownie wszystkie dla mnie pachną inaczej. Może po prostu wszystkie mają inne zapachy. Nie wpadłam na to wcześniej. Tak wygląda to złoto po nałożeniu. Moim zdaniem wygląda super. Jest to dość odważne, ale mi się to podoba. Czekajcie, teraz muszę sprawdzić, czy wszystkie mają inne zapachy. Ten ma dla mnie bardziej karmelowy zapach. Zaraz oszaleję, muszę to sprawdzić. Ten ma dla mnie bardziej... Tak, ten ma inny zapach, ten ma bardziej owocowy zapach i ubrudziłam się. Wszystkie na pewno mają inne zapachy. Ten pachnie najładniej, bo pachnie właśnie karmelem. Co mogę powiedzieć więcej? Mega! Zobaczymy, jak się trzymają, ale jeżeli chodzi o odcień, to ja jestem zachwycona. Okej, nałożę już sobie tylko maskarę na moje rzęsy. Użyję mojej ulubionej maskary, której używam od dawna, żeby zobaczyć, jak te rzęsy będą wyglądać. Czy będą wyglądać jakoś inaczej po nałożeniu tego żelu, ale na razie nie widzę, żeby wyglądały jakoś inaczej. Dla mnie wyglądają tak samo, więc no tego żelu na pewno nie będę wam polecała. Dla mnie jest po prostu najnudniejszy z tych wszystkich kosmetyków. Na to na pewno pieniądze
pieniędzy bym wam nie polecała wydać. Jak dla mnie to nawet ciężej się te rzęsy malowało, bo na dolne rzęsy jak nałożyłam mniej ten serum, to lepiej mi się te rzęsy malowało niż górne rzęsy, na których tego serum było więcej, więc to serum raczej nie. I makijaż mam skończony. Przyglądałam się także temu błyszczykowi. On jest taki dość, nie wiem, wydaje mi się, że on może być kontrowersyjny. Mam wrażenie, że części osób może się nie podobać, bo to rzeczywiście wygląda tak trochę dziwnie. To jest takie fajne, wiecie, do zdjęć czy coś takiego. Nie wiem, czy bym tak wyszła na ulicę. Pewnie bym tak wyszła. Ale wiecie, no odcień jest trochę kontrowersyjny, bo to złoto wygląda tak, tak mocno. Ale mi się to podoba. Wreszcie wiecie, coś odważnego, prawda? I co? Spotykamy się za kilka godzin. Ocenimy sobie te kosmetyki po czasie. Powiem wam, że na razie jestem w naprawdę dużym szoku. Nie spodziewałam się zbyt wielu rzeczy po tych kosmetykach. Tak naprawdę spodziewałam się samych złych rzeczy. A bardzo miło się rozczarowałam. Kolory są fajne, ceny są niefajne. Ale jeżeli chodzi o jakość, to jest niezła. Zobaczmy sobie jeszcze, jak z tymi włosami. Czy się nie odgniotły? Nie odgniotły się! Ej, byłam pewna, że się odgniotą. Od innych spinek po prostu u mnie się tutaj takie jakby rynienki robią. A zobaczcie, nie ma żadnej odgniotki. Więc no, na razie jestem pod wrażeniem i spotykamy się za kilka godzin. Hej kochani, przyszłam do was po kilku godzinach na podsumowanie. Słuchajcie, posprzątałam w domu, wstawiłam pranie, zjadłam obiad, wyprowadziłam już Gacusia, a nawet zrobiłam już miniaturę do tego filmu. Można powiedzieć, że dość czynnie spędziłam ten czas. I słuchajcie, jeżeli chodzi o utrzymanie tych kosmetyków, to jestem bardzo zadowolona. Szczególnie wrażenie zrobił na mnie ten błyszczyk, bo słuchajcie, ja byłam pewna, że go po prostu na moich ustach kompletnie nie będzie. No hello, błyszczyk, prawda? Błyszczyki nie słyną z tego, że są najbardziej wytrzymałymi kosmetykami. A słuchajcie, wracam ze spaceru, patrzę na moje usta i ja nadal tam widzę jakiś glow, lekko widzę jeszcze ten złoty brokat, a minęło kilka godzin i zjadłam pizzę i zjadłam lody. I nawet jak wiecie tak, zrobię tak, poruszam ustami, to czuję jeszcze tam jakieś takie nawilżenie na tych ustach. Więc błyszczyki, wow. Rozświetlacz, róż oraz bronzer są nadal bardzo widoczne. Byłam na zewnątrz, oglądałam siebie w lusterku i w lustrze to jest jeszcze bardziej mocne. Lampy tutaj trochę zjadają, ale uwierzcie mi, efekt na zewnątrz jest jeszcze lepszy. Eyeliner, widzieliście, byłam zachwycona. Eyeliner po kilku godzinach nadal wygląda bardzo dobrze. Tak samo cienie wyglądają super. Jedyne, co jest dla mnie takie bez sensu, no to serum do rzęs. Jak już bym miała kupować jakieś serum do rzęs, to po prostu, no nie kupiłabym go z Ingrid, prawda? Kupiłabym z jakiejś marki, która robi właśnie stara do rzęs, czy zrobiłabym nawet samemu z olejku rycynowego. A to wątpię, naprawdę wątpię, żeby to cokolwiek dawało. Ale wszystkie inne kosmetyki zaszokowały mnie, naprawdę. Ja byłam gotowa, po prostu wiedzieliście na początku, że ja byłam gotowa te kosmetyki niszczyć i krytykować, ale no nie mogę, no nie? No były bardzo dobre, więc wam o tym mówię. Jedyny ich problem, no to cena. Cena jest po prostu bardzo, bardzo wysoka. Gdyby były troszkę tańsze, to po prostu mówiłabym wam, idźcie, biegnijcie do Rossmana po te kosmetyki. A przez to, że mają dość wysoką cenę, no to trzeba się naprawdę zastanowić, co z tego kupić. Ale naprawdę, no, jakość tych kosmetyków mnie zaszokowała, więc powiedzcie mi, co myślicie o tym filmie i o tych kosmetykach. Jeżeli film wam się spodobał, to proszę zostawcie mi kciuka w górę oraz zasubskrybujcie kanał oraz obejrzyjcie poprzedni film na moim kanale, a ja już się z wami żegnam i dziękuję, że spędziliście ze mną ten czas. Pa, pa, pa! Do zobaczenia!